Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat cukinii, bo nie ma dnia, żebym nie dostawała od Was pytań na jej temat. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na te wszystkie Wasze pytania. Przede wszystkim, dlaczego kwiaty cukinii odpadają, dlaczego owoce gniją, dlaczego cukinia wydaje tylko kwiaty męskie, no i co to jest za biały nalot na liściach? Nagrywanie zostawiłam sobie na wieczór, bo dzisiaj mieliśmy 34 stopnie, a na wieczór, jak to na wieczór, wszystkie kwiaty cukinii i dyni się zamykają, ale sobie poradzimy. Zacznijmy może od końca, czyli co to są za białe kropki na cukiniach. Słuchajcie, to jest mączniak. Na mączniak, to jest taka choroba grzybowa, na mączniaka trzeba albo opryskać gnojówką z pokrzywy, jeżeli wiecie, ta choroba jest na waszych cukiniach tak zaawansowana jak na moich, czyli dopiero pojawiają się jakieś tam piecze, kropki. Albo zrobić jakiś oprysk przeciwgrzybowy na mączniaka rzekomego i prawdziwego, wtedy wam raz, dwa się ta choroba tutaj zakończy. Jeżeli na waszej cukinii pojawią się na przykład takie centki, to nie jest to żadna oznaka chorobowa. Tak po prostu w tej cukinii jest. Nic się nie przejmujcie. Niektóre cukinie mają po prostu liście gładkie, tak jak na przykład tutaj, a niektóre cukinie mają po prostu takie centki na liściach. Chorobą po prostu są takie plamki malutkie, takie białe kropeczki, których niestety w tym roku nie brakuje, bo w tym roku to po prostu rządzą wszystkie choroby grzybowe. Lecimy dalej. Dlaczego moja cukinia ma tylko kwiaty męskie? Przede wszystkim, jak odróżnić kwiat męski od żeńskiego? Kwiat męski jest zakończony na takim pręciku, tak jak tutaj widzicie, że jest tylko pręcik i kwiat. Nie ma nigdzie owocu. Tutaj na przykład widać z boczku, że jest kwiat żeński. Znaczy był, bo uschnął, ale tutaj nie było pręcika, tylko była malutka cukinia. Tutaj. Dlaczego moje cukinie gniją i odpadają? No słuchajcie, przede wszystkim, jak zobaczycie, że na waszych cukiniach nie zawiązał się kwiat, bo to jest po prostu niezawiązana cukinia. Jeżeli zobaczycie, że na waszej cukinii zaczyna się robić takie żółta końcówka, kwiat usechł, to po prostu trzeba to odłamać i wyrzucić, bo po prostu z tego tak nic nie będzie, to tylko będzie gnić i niepotrzebnie ściągać nam choroby. Taka sytuacja. Uschnięte kwiaty. No słuchajcie, w tym roku mamy tak niesprzyjające warunki do zapylania, że bardzo często te choroby grzybowe też przenoszą się na kwiaty, więc jeżeli macie bałagan w swoich cukiniach, tak jak na przykład obecnie jest u mnie, czyli gdzieś tam leżą jakieś zgnite liście, nawet z jakimiś tam zmianami chorobowymi, to tylko ściąga wam wszystkie choroby grzybowe i takie rzeczy po prostu trzeba usuwać. Czyli taki liść przycinamy sekatorem i czyścimy ten cały dół. Dlaczego moje cukinie się zawiązują i gniją? Tutaj nie mam chyba żadnej takiej cukinii zawiązanej, ale zgnitej. Zaraz zobaczymy. Oj. Tu przeniosłam się do innej cukinii. Słuchajcie, no tutaj to już jest zaawansowany mączniak. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. W zeszłym roku nagrałam Wam filmik na temat mączniaka na cukiniach i tam pokazałam, jak już postępować z takimi cukiniami. Odnośnik będziecie mieli tutaj do góry, także sobie tam kliknijcie i zobaczcie, co zrobić z takimi cukiniami. Tu w ogóle zobaczcie, jaka wielka wyrosła. Trzeba tutaj wpaść, zrobić porządek. Ale teraz porozmawiamy sobie, dlaczego moja cukinia się zawiązuje i gnije. Słuchajcie, ona się nie zawiązała, ona nie była zapylona. Po prostu ona troszeczkę sobie podrosła na tym kwiatku, a nie była po prostu zapylona i ona dlatego zgniła. Druga też możliwość jest taka, że wasza cukinia rośnie na ziemi, która jest albo przenawożona, albo ma tych składników odżywczych za mało. Wtedy też cukinia bardzo często odrzuca owoce. Ale nie przejmujcie się tym, bo cukinia owocuje nam praktycznie do samych mrozów, chyba że ją szlak trafi przez jakąś taką chorobę grzybową, jak zaniedbacie, bo jeżeli nie zrobicie porządku z mączniakiem, to po prostu wszystkie liście wyschną i cukinia przestanie nam owocować. Ale jeżeli zrobicie oprysk, to gwarantuję, że będziecie się takimi cukiniami cieszyć jeszcze do końca sezonu. Ale do rzeczy. Jeżeli macie taką sytuację, że właśnie tak jak tutaj, o, jest już zdecydowanie większa cukinia, która faktycznie była zapylona, ale gnije, to jest też taka możliwość, że na przykład było tutaj za mokro, za wilgotno, czego ewidentnym przykładem jest tutaj rozwijająca się choroba grzybowa. Trzeba takie owoce usuwać, żeby tutaj nie rozwijały nam się różne choroby grzybowe i pleśnie. Dlatego przeglądajcie swoje cukinie. Jeżeli wasze cukinie są malutkie i już zaczynają gnić, to znaczy, że ewidentnie nie były zapylone, dlatego cukinia je odrzuca. Jeżeli wasze cukinie były duże, ale zaczynają gnić, no to ewidentnie były zapylone, ale coś się po drodze wydarzyło, czyli albo było za mokro, co w tym roku niestety jest najbardziej prawdopodobne, albo
na przykład nagryzł ją ślimak i wtedy po prostu się wdarła jakaś tam choroba grzybowa przez te wszystkie deszcze i zaczęła ona gnić. Trzecia możliwość, też bardzo prawdopodobna, to ziemia jest albo przenawożona, albo jest za mało tego nawozu, wtedy cukinie też nie rosną zbyt dobrze. No dobra, ale co zrobić, jeżeli te cukinie są malutkie i ewidentnie nie są zapylone? No słuchajcie, no trzeba zapylać na własną rękę, żeby cieszyć się dużym zbiorem, z którego będziecie mogli później robić różne przetwory. Zresztą zapraszam Was na mojego bloga, na którym znajdziecie mnóstwo przepisów, jak wykorzystać cukinie. No ale do rzeczy. Słuchajcie. Dobra, to zabieramy się za zapylanie. Filmik o zapylaniu macie też tutaj, także kliknijcie sobie. A teraz Wam na szybko pokażę, jak też można to szybciutko zrobić. Ewidentnie mamy tutaj kwiat żeński, no bo mamy tutaj małą cukinię. Więc otwieramy sobie tego kwiata. Jest późno, więc te wszystkie kwiaty się pozamykały, ale to nic. Ja tutaj sobie go otworzę na siłę. Tak. Teraz szukamy kwiatka męskiego. Czyli takiego zakończonego tym pręcikiem. Najlepiej, żeby ten kwiat był też taki mocno rozwinięty, jak tamten. Czy dojrzały. Nie ma problemu, idę do tej cukinii, bo tutaj kwiatów męskich jest bardzo dużo, więc wybiorę sobie jakiegoś ładnego. O, ten tutaj wygląda na bardzo dojrzałego, bo już jest aż taki, wiecie, no dorodny. I teraz trzeba tego kwiatka też otworzyć. I zobaczcie. Kwiat żeński wygląda zupełnie inaczej niż kwiat męski, już po samych pręcikach, widzicie? Zupełnie inaczej wyglądają. No i teraz trzeba to zapylić, czyli po prostu trochę tak pomuskać. Można też to włożyć, zamknąć i zostawić. I wtedy mamy 100% gwarancję, no dobra, 99%, że ta cukinia się zapyli. No i zostawiamy. No dobrze, to zostało nam ostatnie pytanie, które bardzo często Was nurtuje, czyli dlaczego moja cukinia wydaje tylko kwiaty męskie? Słuchajcie, cukinia wydaje kwiaty męskie na samym początku, bardzo, bardzo licznie. Dlatego jeżeli Wasza cukinia dopiero wypuszcza pierwsze kwiaty, to jest wysoce prawdopodobne, że wypuszcza tylko męskie. No tak po prostu jest. Trzeba chwileczkę uzbroić się w cierpliwość i na pewno za chwilę pokażą się u Was kwiaty żeńskie. I wtedy będziecie mogli zapylać albo na własną rękę, albo zostawić to po prostu trzmielom czy pszczołom. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Wtedy nagram Wam jeszcze jakiś filmik. A teraz życzę Wam ogromnych zbiorów, żebyście mogli te cukinie przetwarzać, a następnie narzekać, że nie macie już co z nimi zrobić. Pozdrowionka!